Witajcie. Whisky Jam. Rewelacyjny utwór. Po prostu nieśmiertelny, zarąbisty, po prostu cudowny, wspaniały. I też jeden z takich utworów, o których zaczynają po prostu grać gitarzyści, bo to jest bardzo prosty układ palców. Najprostszy układ palców do tego, nie? Dobra, uwaga, jedziemy kochani. Czego szukasz w naszym mieście? Iść do diabła, mówią ludzie pełni cnu. No to jest schemat, od razu mamy refrenik i zwrotkę w tym, zarąbisty, po prostu wspaniały. Ja to po prostu uwielbiam ten utwór, po prostu to jest... Dobra, koniec z zachwycaniem się. Bicie jest odrobinkę podchodzące takie pod takie reggae. Bardzo, bardzo taki bujany tym. Uwaga, bo zaraz będę śpiewał znowu. G-dur z C z dodaną noną. No to jest powiedzmy, jak mamy G-dur, to palec pierwszy i drugi po prostu przesuwamy, a na odwrót zobaczyłem, przesuwamy o po prostu próg w dół. I to jest C z dodaną noną. To jest G-dur. A to jest C z noną. Znaczy tu można parę wariantów zagrać, bo można na przykład bardzo prosty wariant zrobić taki. Dobra, po jednym uderzeniu mamy, ale to powiedzmy nie jest to, ale oczywiście można do tego zaśpiewać. Jednak najbardziej taki fajny jest właśnie taki. Później, to cały czas, przez całą zwrotkę to leci. G, C. Później jest refren, gdzie po prostu używamy D-dur. Tylko to jest taki D-dur specyficzny z dodanym jeszcze jednym dźwiękiem. Najcieńsza struna na trzecim progu. Ty. Na cztery ostatnie uderzenia dodajemy ten paluszek. Dobra, zagram parę razy refren. Tu gdzie mówię ty, to znaczy ten dźwięk. Ten dźwięk G, mogę powiedzieć G. W ten sposób. Ja na przykład później w dalszej części refrenu zwykle sobie to śpiewam po prostu. Czego szukasz w naszym mieście? Iść do diabła, mówią ludzie. Tu po prostu jest akord C-dur. Akord E-moll, najprostsza wersja, akord E-moll po prostu, piąta struna na drugim progu i później A-moll, czego szukasz w naszym mieście, jeszcze raz, czego szukasz w naszym mieście, iść do diabła, mówią ludzie i później pełni
wokalista tam inaczej śpiewa, to jest niedościgniony po prostu mistrz. Jednak ja po prostu śpiewam po swojemu. Próbuję oczywiście mistrza naśladować, ale to mi nie wychodzi. Ale w każdym razie dobra, czyli po prostu jest w refrenie C, dur, E, mol, A, mol. Po prostu w ten sposób. I później wracamy z powrotem końcówka tego refrenu. Jest z powrotem to samo co początek i później następna zwrotka, prawda? Więc właściwie to jest tyle. Myślę, że to jest najtrudniej załapać byłoby to bicie tutaj to. Możemy nawet zrobić po dwa uderzenia, żeby jeszcze uprościć. Raz, dwa, 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 raz, dwa. I później. Jak najbardziej brzmi wspaniale. Dobra. Kubek. Niestety to jeszcze nie rok dejowy kubek, ale będzie rok dejowy. Piszcie w komentarzach koniecznie kolejne piosenki, które byście chcieli zobaczyć, które chcielibyście, żebym zagrał. No, bardzo gorąco oczekuję jak największej ilości sugestii. Piszcie, im więcej, tym lepiej. Subskrypcja kanału byłaby bardzo, bardzo wskazana. Naciśnięcie dzwoneczka też i łapkę w górę po prostu byłoby zarąbiście. No i możecie też przekazać ten filmik dalej dla kogoś, kto chciałby się nauczyć grać Whisky Jamu. Zarąbisty utwór, niedościgniony, po prostu piękny, ale możemy, na tyle prosty, że możemy go wszyscy grać. Spotkamy się kiedyś na jednym ognisku, wszyscy będziemy po prostu whisky, będziemy cisnęli. Dobra, dzięki za uwagę, papatki.